Nie potrafią się bawić, nie nawiązują relacji, są rozdrażnione, mają problem z nauką, bo są uzależnione od cyfrowego świata. Taki problem ma w Polsce około 180 tysięcy osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Ale cyfrowej higieny można się nauczyć i warto to zrobić, i to od najmłodszych lat. Magdalena Hykawy. Kto z was, ręka do góry, zarwał nockę, żeby grać w gry? Czy to jest higieniczne? Nie. To nie jedyne pytanie, po którym niemal cała klasa podniosła ręce. Dziękuję. Maciej Dębski uczy, czym jest higiena cyfrowa i dlaczego jej zachowanie jest równie ważne jak codzienne mycie zębów. Oni otwierają oczy i mówią, rzeczywiście, tak, to ja często chodzę z telefonem po ulicy wlepiony w telefon, nie? To ja często biorę telefon do toalety. To ja się wkurzam, jak widzę, że ktoś odczytał moją wiadomość, a mi nie odpisał. To pierwsze oznaki uzależnienia, które z czasem będą się pogłębiać. I mówią, bezsenność, depresja, obniżony nastrój, samotność, autoizolacja, niskie poczucie własnej wartości. Szacuje się, że w Polsce aż 3% dzieci i młodzieży, 180 tysięcy osób, jest uzależnionych od cyfrowego świata. Już w przedszkolu trzeba konfiskować telefony kilkulatkom. Dziecko tego dnia jest bardzo niespokojne, nie potrafi się zająć niczym, ponieważ myśli tylko o tym telefonie. W podstawówce dochodzą poważniejsze problemy. Są bardziej rozkojarzeni, mają trudności z koncentracją, również trudności z nawiązywaniem relacji. Cyfrowa przestrzeń bywa bezpieczniejsza. Dzieci lepiej się tam czują. Mózg wytwarza dopaminę, odpowiedzialną za odczuwanie przyjemności. Jej podczas używania ekranów wydziela się tak dużo, że gdy słyszymy dźwięk powiadomienia, to ten wyrzut tego hormonu, który nas motywuje, żeby sięgnąć po przyjemność, jest wyższy niż gdy potem finalnie sprawdzamy powiadomienie. Jak najwięcej objawów. Na szczęście o cyfrową higienę można zadbać. Nieliczne to używanie telefonu od razu po wstaniu i przez spaniem. Błękitne światło ekranów nie pozwala się wyciszyć. Nie tylko kora wzrokowa w naszym mózgu dziecka jest aktywowana, ale wszystko dookoła jest pobudzone. I do drugiego roku życia żadnych ekranów. Między drugim a piątym rokiem życia maksymalnie godzina dziennie. Najlepiej w podziale na takie krótsze odcinki, zawsze w towarzystwie rodzica. Kluczem do sukcesu jest rodzic, bo dzieci naśladują nas, dorosłych. Kontrola ilości czasu i jakości tego, co robię w sieci. Raz w miesiącu, sobota, niedziela, albo sobota, albo tylko niedziela, cała rodzina odłącza się od nowych technologii. Świadomie rezygnujemy i jesteśmy bez nowych technologii. Cyfrowe uzależnienia leczy się tak samo jak uzależnienia od alkoholu.